Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Polak 2013, a to jest kolejny odcinek z Polpaka. W poprzednim odcinku postawiliśmy to mnie do tego miejsca. Ja ją sobie poza odcinkiem przyniosłem, no minimalnie dosłownie wprowadziłem do budynku. A dzisiaj w tym budynku będziemy stawiać pierwsze maszyny z modyfikacji Ender.io. Tak, dobrze wszyscy słyszą, Ender.io. Tylko najpierw by się tego zombiaka przydało pozbyć. Wypadł mi stąd, bo ja tu seriala kręcę. Okej. Teraz tak. Idziemy do modyfikacji Ender.io. I tak, po pierwsze. Prąd mamy, no więc potrzebujemy Alloy Smelter oraz Sagnil. Dwie bardzo proste maszyny, wymagające bardzo prostych surowców. Pytanie, czy ja te surowce mam przepalone? Chyba nie. No nie mam golda przepalonego na przykład. Dojdziemy go szybko przetopić i odlać. W dosłownym tego słowa znaczeniu odlać. I teraz tak. Co tam się wydarzyło pomiędzy odcinkami? No to już wam powiedziałem. To wam teraz powiem tak. Mamy dzisiaj poniedziałek, jak wy to oglądacie. I w piątek robimy kolejnego live'a. Poprzedni live cieszył się, no powiedzmy, w miarę dużym zainteresowaniem. Było na nim w szczycie chyba 8 osób. Co, biorąc pod uwagę wielkość mojego kanału, jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo spoko liczbą. Także live'y mogą być częściej, jeżeli będziecie tego oczywiście chcieli. No i jeżeli będzie, no, w miarę duże zainteresowanie nim. Oczywiście polecam zaprosić znajomych na mój kanał, żeby te live'y mogły być częściej, mogły być większe, żebyśmy mogli je spędzać w zupełnie milszym gronie. Tak samo, im więcej będę miał subskrypcji, no, tym bardziej będę się cieszył i tym lepsze, mam nadzieję, będą materiały, bo mam nadzieję, że wtedy będę miał jakieś tematy do gadania z komentarzy. No bo na razie tych komentarzy z tematami, które mogę poruszyć na odcinku, pomimo że o to was proszę, no, bym powiedział, za wiele nie ma. Ale to nie o to chodzi teraz. Tak czy tak. Tworzymy te pierwsze maszyny. Tak, całe złoto już wylałem. Okej, więc tak. Do pierwszych maszyn... Błagam cię, idź mi stąd. Idź stąd i mnie nie denerwuj, bo ja tu kręcę seriala, już jako drugi mi przeszkadzasz. Znalazł się. Kurde. Ej no, skąd wy wychodzicie? Aha. Ej, oni stąd wyłażą. Aha, tutaj też. Tu jak wykopię, o, tutaj już jest ok. Dobra, zakopane, zaklejone, nie ma was. Już was tutaj więcej nie chcę widzieć. Już spaciu, jeszcze chwila. No to tak, potrzebujemy jeszcze do całości troszkę redstone'a. Tego mamy. I musimy już się położyć w kimę. Tanie, a dobra, irona mam w miarę spoko ilość. Teraz tak, do Sagmila potrzebna będzie jeszcze flint. I dobra. No to pierwszy stwórzmy może ten Sagmil nieszczęsny. Czyli no troszkę drewna. Troszkę kobla. O, ten kobel jest tutaj. A w sumie weźmy od razu dechy, skoro je mamy dostępne. I tak, po pierwsze piston. Jeden w zupełności nam wystarczy na razie. Chyba, że tu jest potrzebny. Tu nie jest potrzebny. Ok, teraz tworzymy nasze pierwsze układy potrzebne do... A w sumie od razu stworzymy 4. Bo to i tak nam się na przyszłość przyda. I jeszcze potrzebujemy kraty. No powiedzmy, że od razu stworzę staka, bo to jest w miarę tanie. I tworzymy machine chassis. Dwa, nie więcej na razie. Zbankrutuję, jeśli chodzi o iron.
I mamy Sagmil. No to przydałoby się jeszcze Alloy Smelter tego stworzyć. Więc potrzebujemy piecyki 3. I jeszcze potrzebujemy kociołek. Ok. Wszystko mamy. I tworzymy Alloy Smelter. Dobra. Teraz przydałoby się to postawić i zautomatyzować, żeby nam to już przetwarzało surowce pierwsze. No więc tak, potrzebujemy jeszcze jeden konektor na pewno i potrzebujemy troszkę więcej kabli. Więc gdzieś tu były patyki, a nawet jeden. Dobra, wystarczy. I mamy kable. Jeszcze potrzebujemy oczywiście te konektorki całe. MV? Nie, ja chciałem HV. A, no HV były droższe troszeczkę, bo aluminium. Moment. Czy to było po prostu pełne? A ja o tym zapomniałem i teraz... Tak, to było pełne. Okej. Okay. A, konektorów widzę miałem i tak dużo. Spoko. No i teraz potrzebujemy chesty. Chestów ile? Z3. No dobra, to będziemy mieć 3. Moglibyśmy oczywiście stworzyć więcej, no ale po co? I teraz to ładnie podpinamy ze sobą. I już nam leci napięcie. No, energia jest bardzo fajna, bardzo przyjemna mi się wydaje. Więc stawiamy chesty i automatyzujemy. Czyli tu mamy wyjście i wyjście. Tak samo robimy tutaj z naciskiem, że to będzie piec. Więc wejście oraz wyjście. Alloy Smelter będzie potem postawiony drugi, już na tej ścianie, gdzie będziemy po prostu mieć wszystko, że tak powiem, manualne. Tak? Czyli nie będzie wszystko zautomatyzowane do pełni. No i teraz możemy iść tutaj i wziąć sobie na przykład iron, tylko mamy dosyć mało. Co my jeszcze mamy tutaj za rudy, które mamy mało, ale się przydało mieć ich więcej. To jest dobre pytanie w sumie. Irona mamy mało, ale chyba go nie mamy już więcej. No to trudno. Tak czy siak, układ już powinien być w pełni sprawny. I powinien nam spokojnie przetwarzać już iron. Energia nawet nie uchodzi, zobaczcie. Cały czas się tworzy nowa. Nawet w przypadku, kiedy działa i piec, i sagmil. Więc jest dosyć przyjemnie. O, ferros od razu się też tworzy. No i już mamy, powiedzmy, iron, który będzie nam się już systematycznie robił. No i o ile będziemy tutaj wkładać oczywiście rudy irona, nie? Które będą mogły nam się przerabiać. A, i tym sposobem będziemy mieli jeszcze dodatkowo... Jeszcze dodatkowo będziemy mieli kamień przepalony. No, ta opcja mi się bardzo podoba akurat. I nam się to w miarę sprawnie przetwarza. Więc tą jedną rzecz mamy już załatwioną. Co w kolejnej? Dzisiaj? Myślałem nad tworzeniem... Teraz jak to się nazywało? Kurczę, mam teraz dylemat. Znaczy inaczej, nad stworzeniem. Myślałem nad tym, żeby biec jak najdalej, czyli no 5000 kratek od naszej wioski na południe. I wyznaczyć w końcu miejsce, w którym będziemy mieli query. Więc bierzemy sobie łódkę. Zgarniamy sobie łóżko na plecy. Jedzenia nam chyba wystarczy. I lecimy na południe 5000 kratek od naszej wyspy. Na pewno trochę nam to zajmie. Może nie cały odcinek. Ale ja sobie będę mógł wtedy popierniczyć troszeczkę o tym, co planuję robić na kanale.
Na kanale planuję jeszcze wprowadzić jakieś serie, które będą, tak powiedzmy, bardzo dodatkowe. To znaczy, musiałbym to przemyśleć jeszcze. Jakie ja bym mógł serie wprowadzić, które ewentualnie mogłyby się wam spodobać? To jest meteor. Fajnie. A które ja bym mógł nagrywać? Oczywiście musiałbym mieć te gry kupione. I teraz to jest bardzo dobry dylemat. Znaczy, nie musiałbym mieć ich kupionych koniecznie, bo mogłyby to być gry free to play oczywiście. No ale biorąc pod uwagę, że musiałbym je kupić. No to jest spory dylemat, co ja wam powiem. O, co to? Nie wnikam, co to jest za teren. W każdym razie my płyniemy przez ocean. Dalej jeszcze te 4500 kratek. Czemu aż tak daleko? No, oczywiście nie chcemy sobie śmiecić naszego terenu. Ej, dzięki, wiesz? Głupi squid. Głupia kałamarnica. Powiedzcie, że mam drewno, bo jak nie mam drewna, to jesteśmy w D. Tutaj chyba żadnego drzewa nie ma. Nie no, jakieś tam drewno mam. Dobra. Stworzymy dwie na zapas. Oczywiście będę chciał je jak najbardziej zebrać, nie? Jeżeli już będę musiał się wrócić. Ale liczę na to, że jednak tam je wystarczy już do końca. W ogóle co ich tam takie skupisko się zrobiło? No ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wnikam. Oczywiście jak najbardziej będę chciał płynąć, kurde, wodą. Bo to jest najszybsze. Ale jeżeli będę musiał zejść na ląd, no to to zrobię. Aczkolwiek na razie się nie zapowiada. No, chyba na razie nam się nie zapowiada. Dzisiaj powiedzmy taki odcinek bardziej z przygody. Takie, no powiedzmy, przygody. Bo ja bym tego taką przygodą bardzo nie nazwał, no ale... Interpretacja dowolna w sumie. Aha, tutaj nie, bo tu jak się wrąbę, to będzie lipa. Okej, tędy. Opłyniemy tą wysepkę. Aha, tu jest już taki teren po prostu. No rozumiem. Dobra, to trzeba zejść trochę i lecieć z buta. A mój. No, żebyś się tylko nie rozleciała. To będzie dobrze. No, gdzie ona jest? Jest tutaj. No, wiedziałem, że powinna wylecieć. Tak czy tak, lecimy to miejsce wyznaczać, bo... Kurczę, najwyższy czas w sumie, żeby postawić query, nie? Jakby nie patrzeć. Surowców nam powoli będzie brakować. Więc no, trzeba coś z tym robić. Aczkolwiek zanim query postawimy, to chyba i tak najpierw zrobimy sobie farmę Endermanów. Dzięki której będziemy mogli w końcu pozyskiwać perły, bo na razie to jest katorga. I wtedy bym mógł sobie na całą dobę zostawić tą farmę odpaloną, powiedzmy. Pan cowanku w lesie będzie pewnie. Zresztą ja i tak zawsze śpię na dworze, więc różnicy to mi nie zrobi. Czy ja będę spał w środku lasu, czy koło swojej fontanny. Chyba już można spać. Tak. No to idziemy spać.
Kurde, no. Ej, teraz rok serio wybrać sobie moment. Idealnie jak się położyłem spać. Dobra, to ja zrobię cięcie i zaraz wrócę. No okej. Już jestem z powrotem. Teraz tak, lecimy ciągle na południe. Od mojej wioski już odbiegliśmy 1500 kratek, więc no nie jest to wcale mało, ale jest to też tak dużo, bym powiedział. Aj, nie wykopię tego. Pomimo, że aż by mi się przydało, no to niestety. Ale takie już jest życie, niestety. Co ja mam z tym słowem niestety? Ja nie wiem. O, a tam jest lawa. Widzę po tym, że tu już się pali drzewo po prostu. No, mówiłem lawa. Ej, jak to drzewo tutaj wyrosło? Dobra, chyba wolę nie wnikać. Może to było to duże drzewo. O, o, o. Tego nie mogę odpuścić. O, muszę mieć. Bo mam tego bardzo mało. Okej. Okay. Dobra, lecimy cały czas przed siebie. O, namierzyliśmy wioskę kolejną. To by się przydało ją trochę obrabować, nie? Co oni tu mają u siebie w środku? Tej wioski najwyżej później wrócimy. Ja jej zaznaczyć nie będę, ale ja będę miał ją na mapie, więc będzie jakaś możliwość do niej wrócić. Dobra, co macie tu posadzone? Mola, ryż, flaks. To mnie nie interesuje. Serio, ser? Naprawdę? Ser? No dobra. Ale tu jest kowal. Cześć. Nie jest opłacalne. Ale co masz tutaj? Tego nie znam, ale to może wziąć. O, o, o. Tak samo to chętnie przygarnę. Będę bezpieczniejszy troszkę. O, tu jest domek gościa z Forestry. Najwyżej później przyjdzie to zebrać. To nam chyba nigdzie nie ucieknie. Chyba, że ktoś zerknie po samym odcinku. I sobie to przyjdzie sam zabrać po koordynatach. Tu jest domek typa Stinkersa. I tu jest biblioteka. O, książki też sobie później zabierzemy. No dobra. O, ktoś ma krowę. Nie no, powiem wam, fajna hodowla. To się podoba. Tu ktoś hoduje trawę, rozumiem. Dobra. Nie wnikam. W każdym razie lecę dalej. Ojejusiu. Extreme Hills. Idziom. O, błędy generatora mapy. Fajne. Zawsze uwielbiałem, jak plotki lewitowały. Siedle z piór. To mnie zawsze najbardziej rozwalało. Tylko 2000. Czyli jeszcze te co najmniej 3 musimy przylecieć. Dobra. Lecimy dalej. Prawdopodobnie na serwerze pojawi się jedna osoba już jutro. Ona miała być jeszcze dzisiaj dodana do whitelisty, ale mi się nie pokazała niestety na tym spiku, później jak mogłem wejść na serwer, więc to jest problem bardziej. Prawdopodobnie jutro już będzie grała zamiast Rafałka w jego wiosce. Niestety
Rafałek, no nie pokazał mi się, więc. Ej, no nie wierzę. Wy tak poważnie mówicie? Dwa w jednym miejscu? Patrzę. Kurde. Muszę się w końcu wybrać do tych kraterów wszystkich. I poszukać kurde tego, bo tych presów wszystkich, bo musimy w końcu zacząć Olajeda. To nie jest wcale takie śmieszne, bo musimy naprawdę go zacząć, bo najpierw potrzebujemy jeszcze surowca. Od tego momentu myślę, że możemy wrócić już na łódkę. To możemy powierzyć w sumie. Dlaczego ja nie wypróżniam jako przed wyjściem? A nie wnikam w sumie. O, Slajmowa wyspa. Myśmy ostatnio Slajmowej wyspy tyle szukali. Tutaj sobie rośnie. Czy rośnie? Jest, lewituje. Oj, na tej wyspie widzę, że są jeszcze krowy. Nie no, idealnie. Ale powiem wam, że im dalej jesteśmy od spawna, tym fajniejsze tereny się generują. Będziemy mieć masę tuneli. Niestety. Do zbudowania dla pociągów z Minecrafta. No, już się bardziej martwię, że to będzie bardziej metra, aniżeli linia kolejowa. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Aczkolwiek przez ten teren, przez ocean, prowadzić 2000 kratek, powiedzmy, mostu, to jest niewiarygodne, więc raczej tego nie zrobię. Po prostu mi się to mila celem. Po prostu stwierdzam, że nie jest to takie realistyczne, jakby mogło być, więc jakoś mi się to nie widzi. Nie wyglądałoby to też jakoś super fajnie, więc no właśnie. Teraz już z każdym odcinkiem będziemy robić coraz to bardziej zaawansowane rzeczy. Musimy tylko no tak naprawdę dojść do tych rzeczy, co niektórych, żeby mógł zacząć pewne rzeczy jeszcze robić. I tak naprawdę bardzo dużo rzeczy będziemy robić na live'ach, tak? Dlatego, że na przykład układanie torów, tam budowa tej hangaru całego, prawdopodobnie będzie na live'ie, tak jak było z elektrownią. No bo, szczerze, budowa większych projektów, moim zdaniem, bardziej się nadaje na live streamy, gdzie mogę sobie z wami luźno pogadać, wy będziecie mogli luźno sobie popatrzeć, co ja tworzę w ogóle. O, 3000 już jest. Jest fajnie. Możecie sobie patrzeć, co ja tworzę, ja sobie mogę z wami luźno pogadać. Tak jak to było na ostatnim live'ie. Możecie mnie wtedy też ewentualnie znajdować na rozwój mojego kanału dalej. Bo ja mówię, ja jestem bez środków na takie rzeczy, więc jak dostaję te donaty, no to mnie trochę ratuje, powiedzmy, jeśli chodzi o rozwój kanału, jeśli chodzi o jakieś kupowanie gierek, które można ewentualnie pograć i tak dalej. Tak więc to. Niestety w dzisiejszych czasach wszystko, ale to wszystko wymaga pieniędzy na rozwój się. Z siebie samego. Żeby w ogóle rozwijać się w jakiejkolwiek dziedzinie, to wszystko, ale to wszystko niestety wymaga pieniędzy. Które no, jedni mają, a drudzy niekoniecznie. Ej no, one się zrespiły od tak z tyłka i mi zniszczyły łódkę. Dobra. Mamy nową i lecimy dalej. O ile mi tej nie zniszczą, wtedy bym się dosyć mógł zdenerwować, dlatego że nie mam już drewna przy sobie. Nie no, mam 5 sztuk. A, bo jak rozwaliłem się łódka, to się użyło. No spoko. Nie było tematu. O, tutaj też dosyć ciekawie ta lawa się wylewa z tej góry. I teraz hrabion Extreme Hills. To mi się wydaje. 1500 kratek.
No jeszcze te półtorej tysiące, co najmniej fajnie byłoby odjechać. Czy odjechać, odpłynąć, odwiedzić tak dalej. No mówię, jednak nie chcemy niszczyć tego terenu, który jest obok nas. Oczywiście wszyscy mogliby powiedzieć, że idź, stwórz sobie portal do Aromy, do Mini Worlda i tam sobie zbieraj surowce. Okej, jest to jakieś wyjście, aczkolwiek jestem bardziej za tym i tak, żeby wszystko budować na jednym świecie dosłownie, gdyż no, mówię, założeniem tego serwera, takim głównym, było to, że budujemy jedną wielką sieć kolejową, która będzie wszystko obsługiwać. Hamuj. Okej. Okay. Ej, no wróć tu. Wracaj tu. Ja muszę cię spakować i spać. Gdzie ta łódka? Wybrałem ją. No już idę, czekaj chwilę. Jak ja chciałem, żebyś ty poszedł spać, to musiałem cię kichnąć, bo ładowała ci się gra. Więc teraz proszę cię, nie narzekaj. I tak, już jesteśmy, no jeszcze 1000 kratek, żeby znowu odpłynąć. Chociaż tak myślę, czy już tutaj byśmy tego punktu nie oznaczyli. Chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy. I tutaj będzie oznaczony punkt z naszego, od naszej wioski, w którym będziemy mogli kopać surowce. B. A jak to nazwać? Surowcowo. No dobra, to teraz tak, znajdujemy się na wyspie Uroka, czy na wyspie, na jego wiosce, nie? I Roku stworzył sobie tamę taką, o. No ja stworzyłem elektrownię przepływową, tak? A ty stworzyłeś taką elektrownię w zasadzie tamy. Teraz zajdziemy zobaczyć, co tam się mieści w środku tej tamy. Bo ja sobie muszę jakoś zejść tak, żeby się nie zabić. Zobaczmy. Stworzyłem tutaj w drzewach wyskoczę. Co się nie odzywasz? A, no rozumiem. I tutaj cała maszynownia wygląda w ten sposób. No tutaj mam akurat jakieś maszynki. Ale powiem, i tak to fajnie wygląda. Tu masz na LV wszystko, nie? A pamiętaj, że jak już będziesz miał HV konektory, to będziesz musiał mieć te wszystkie relaje. HV wire relay, co nie? No i tutaj Roku ma dwie turbiny. Ma dwie, my mamy cztery. I powiem ci, że nie tak mało wcale energii leci. One są ma za zbyt opalane. Pewnie, że tak. No właśnie dlatego mówię. Będzie zbyt OP. Byś mógł spokojnie mass fabrykator na tym jeszcze postawić. Jeszcze bardziej OP chyba. Nie. Chociaż... Nie, bardziej OP są kurczę mile. Tak czy siak, spadamy do swojej wioski. Łóżko odkładamy na miejsce, czy idziemy je zanieść do kowala? Chyba będziemy spać jednak do kowala. Wiecie, w domku już mamy grzecznie. A nie jakoś tak ciągle na dworze, w śpiworze. Właśnie na razie nie mam pomysłu, żeby domek budować. Na razie będę spał w chatce kowala. Co? To znaczy? Jakiego schematyka? Nie, dzięki. Ja swój domek sam zaprojektuję, jak przyjadę pora. Ale chciała to przyszła pora na koniec odcinka. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału.
nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, jak i do zostawienia komentarza, co byście chcieli, żeby było robione w kolejnym odcinku. Czym mam się w końcu zająć, bo no tak jak mówię, już mamy energię elektryczną dostępną w wiosce, więc już możemy powoli ruszać maszynami. Tak czy siak. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do mnie, polećcie znajomym, łapki w górę. I zostawcie dzwoneczek oczywiście. Na razie, cześć.